Panie przewodniczący, do deklaracji programowej wracając, taki fragment. Ochrona obywatela to również prawna gwarancja jego wyborów, swobody życia w związku partnerskim. Co się kryje za tym zdaniem? To się kryje idea partii konserwatywno-liberalnej, którą jest Platforma. Swoboda partii życia, wolności, czyli niech sobie żyją? Partii wolności, która pilnuje tego, żeby nasze wolności nie ingerowały w wolności innych ludzi. Niech sobie żyją? Nikt z Platformy nie będzie nikomu wchodził do domu, nikomu nie będzie wchodził do łóżka, nie będzie sprawdzał, jak kto z kim żyje. To jest kwestia wolności tych obywatelskich, o których mówimy. I będziemy ich bardzo mocno strzec i pilnować. I Platforma poprze pomysł, żeby związki partnerskie były zawierane w urzędach stanu cywilnego? Co proponuje Nowoczesna? Nie ma dzisiaj takiego projektu i myślę, że jak się pojawi, będziemy o tym dyskutować. Natomiast nie uważam tego za dzisiaj za największy kłopot w Polsce. Ale takie głosy w Platformie są... Jeśli to nie jest najważniejsze, to dlaczego się znalazło w deklaracji programowej Platformy Obywatelskiej? Bo mówi o wolnościach. Nie mówi o zapisywaniu wszystkiego w prawie, a mówi o wolnościach, które na pewno muszą być w Polsce przestrzegane. A tą wolnością jest między innymi swoboda w wyborze poglądów, wiary, ale także zachowań. To... Jeżeli nie narusza prawa, to nie ma tutaj powodu, żeby państwo ingerowało w żaden sposób w te wolności ludzkie. Postulujemy ograniczenie możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka do 2-5-letnich następujących po sobie kadencji samorządowych. To propozycja Platformy Obywatelskiej. Wcześniej proponował to Palikot, potem Petru, a Platforma mówiła nie. To co się stało, że teraz mówi tak? Przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach przynajmniej 20 kilka konwencji programowych, na których rozmawialiśmy z naszymi członkami, ale też z Polakami, którzy przychodzili na te konwencje otwarte. I rozmawialiśmy też o samorządzie, o potrzebie trzeciej reformy samorządowej, o tych rzeczach, które krępują samorząd. Jednym z bardzo ważnych, podnoszonych elementów przez różne środowiska, także samorządowe, ale też nie tylko, była kwestia ograniczenia do 2 kadencji mandatu wójta, burmistrza czy marszałka. Ale ta kwestia była podnoszona przez wiele ostatnich lat i wtedy, panie pośle, wtedy w Latarniku Wyborczym, przed wyborami, 2015 rok, Platforma pisała tak. Takie rozwiązanie nie jest potrzebne i w niektórych przypadkach mogłoby, wbrew intencjom zwolenników, osłabić samorządność lokalną. Już nie osłabi? Przeprowadziliśmy, tak jak mówię, bardzo szerokie konsultacje. Mamy prawo zmienić zdanie i to zdanie zmieniliśmy. Pod wpływem tych wielu rozmów, także z naszymi samorządowcami, mówiąc o tym, że przeprowadzamy, to nie jest wyrwane z kontekstu, to jest jeden z elementów całej dużej reformy samorządowej, o której mówimy i pakiecie, które mówimy o tej trzeciej reformie samorządowej, przekazaniu maksimum kompetencji do samorządu, ale także odpowiedzialności, także tych spraw związanych z wyborem marszałka czy starostę, bo też dyskutujemy o tym, nie przesądziliśmy jeszcze dzisiaj, ale dyskutujemy o tym, czy marszałek i starosta także mają być wybierani w wyborach bezpośrednich. To są elementy programu, które dyskutujemy, ale z tej dyskusji pierwszej na pewno najwięcej głosów twardych, najbardziej takich zdecydowanych mówiło o tym, że to jest i to w naszym elektoracie, wśród naszych członków, że te 2 kadencje to jest to, czego ludzie oczekują i przyjęliśmy to do programu. No jeszcze niedawno w kwietniu Waldy Dzikowski, wiceszef klubu parlamentarnego PO, pana zastępca, mówił tak. To jest obrażanie lokalnych społeczności. To one, a nie ustawodawca, mają najlepszy ogląd sytuacji w gminie. Nikt odnoszący sukcesy w pracy zawodowej nie będzie chciał zdecydować się na samorząd i późniejsze wykluczenie z rynku. Ale w maju rozpoczęliśmy cały cykl konsultacji. Nie jest przewiną, że ktoś uderzy się w pierś i powie, że nie miał racji. Czyli Platforma popełniła błąd wcześniej, że tego nie chciała? Wcześniej była też być może inna sytuacja. Ta rozmowa dzisiaj, wyraźnie te rozmowy dzisiaj pokazują, że ludzie tego chcą i tego oczekują. I nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy nie mogli uderzyć się w pierś i zmienić zdania w tej kwestii, wiedząc, że wcześniej broniliśmy status quo utrzymania tego. Mówimy o tych 2 kadencjach, mówimy o tym, że to nie może działać wstecz, że te kadencje powinny być dłuższe i dają maksimum, co może być do, powiedziałbym kolokwialnie, wyciśnięcia z burmistrza, z wójta, z prezydenta czy ze starosty, z jego aktywności i energii. Pytanie, jak przekona pan na przykład panią poseł, wcześniej senator Alicję Chybicką, która mówiła tak, ograniczenie liczby kadencji byłoby ograniczeniem demokracji, ubezwłasnowolnieniem wyborców przez polityków, którzy napisaliby to prawo. Ale to nie ja będę przekonywał. I to nie ja przekonałem siebie, czy Waldy Dzikowski się nie przekonał, tylko ludzie, z którymi rozmawialiśmy.
Polacy, ale też wielu członków Platformy przekonało nas do tego do zmiany zdania. Ja też broniłem wcześniej i mówiłem, że te dwie kadencje to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj jestem coraz większym zwolennikiem tego i nawet można się zastanowić, jak szeroko to rozciągnąć. Być może także na parlamentarzystów, być może na posłów i senatorów. To warto przynajmniej o tym rozmawiać, bo... Jak będzie działał, panie pośle, czek turystyczny? Czek turystyczny? Czek turystyczny. To jest pomysł na to, żeby wspomagać nie tylko polski biznes, ten związany z turystyką, ale także ten wsparcie rodziny na wakacje z dziećmi. To są elementy, które myśmy trochę inaczej definiowali w poprzednich kadencjach. A jak to będzie działało, panie pośle, konkretnie? Jak czek otrzymuje pan normalnie, nie jak 500 plus do kieszeni, tylko w postaci bonu czeku, nieważne jak to nazwiemy, bo to jest kwestia roboczej nazwy, dostaje pan kilkaset złotych, 100, 200, 300. Kto dostanie? Ja? To znaczy rodziny, kto? Które jadą i mają dzieci, to wsparcie dla tych rodzin, żeby mogły, też przy kryterium dochodowym oczywiście, bo to nie dla wszystkich. Czyli nie każda rodzina. Nie każda rodzina, no bo wie pan, no, trzeba zachować tę solidarność, tę społeczną, społeczną przyzwoitość. Dostaje pan ten czek i będzie pan mógł go wykorzystać na kwestie związane z wypoczynkiem. Co roku dostaje ta rodzina taki czek? To jest do ustalenia. To jest kwestia, jak powiedziałem, kierunków. Myśmy przyjęli deklarację programową z kierunkami, które chcemy pokazać Polakom. No, ale chcemy... jeśli coś takiego się proponuje, to trzeba mniej więcej wiedzieć, ile pieniędzy na to potrzeba. I to proponujemy. I tak jak pan by doczytał ten program na ostatniej stronie... Ale już czytałem od początku do końca, proszę mi wierzyć. Więc na ostatniej stronie pan pewnie przeczytał, że to jest początek naszej kolejnej drogi do konsultacji tych naszych rozwiązań, już szczegółowych, operacyjnych. I o tym wszystkim będziemy także dalej rozmawiać przez miesiące najbliższe z Polakami. Rozmawiajmy jak najbardziej, i będziemy także teraz. Na końcu będziemy kłaść już rozwiązania szczegółowe po tych konsultacjach. To jak chcemy ma działać bon mieszkaniowy, panie chcemy pośle. Przeprowadzić te konsultacje w sposób otwarty z Polakami, za pośrednictwem klubów obywatelskich. Także o bonie mieszkaniowym chcemy o tym porozmawiać. Jak on będzie działał? Mniej więcej tak, że dla młodych rodzin będzie to tak samo, czy bon, czy czek, bo tutaj nie czepiałbym się tej nazwy. Nie, mi chodzi będzie o ideę, kwota, jak to będzie kwota, którą otrzymuje młode małżeństwo, które może wykorzystać albo na dopłacenie do czynszu, do wynajmu, albo na dopłacenie do kredytu, który będzie miało na zakup mieszkania. Znów każde młode małżeństwo dostanie taki czek, czy bon? W zależności oczywiście od sytuacji dochodowej, bo nie uważamy za możliwe także budżetowo przeprowadzić takiego procesu dla każdej młodej rodziny. Trzeba przyjąć pewne kryteria, to trzeba też dobrze policzyć. Jak mówię, mamy pomysły i chcemy je skonsultować i chcemy je na końcu zmaterializować, zanim się zakończy ta kadencja, panie redaktorze, zmaterializować w projektach ustaw, żeby nie mówić o tym, że mamy pełne szuflady ustaw, kiedy jest kampania wyborcza, tylko pokazać je wcześniej, właśnie dotyczące bonu turystycznego, czy bonu mieszkaniowego, czy innych rozwiązań związanych z projektami w Konstytucji zmian, czy reformy samorządowej. To wszystko, zanim zacznie się kampania wyborcza za 3 lata do parlamentu, a za 2 lata do samorządu, będzie pokazane w poszczególnych projektach ustaw już przygotowanych. A jeszcze w tej kadencji zespół smoleński. To będzie zespół parlamentarny, taki jak Antoniego Macierewicza wcześniej? Jestem zwolennikiem, żeby to był zespół Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości nie będą mogli, jeśli będą chcieli zgłosić się i wziąć udział w tych pracach? Jak ktoś by chciał przystąpić do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z PiS-u, to się zastanowimy, czy przyjąć. Czyli to nie będzie zespół parlamentarny? To będzie zespół działający w parlamencie przy Klubie Parlamentarnym Platforma Obywatelska. I kto będzie w nim pracował? Posłowie Platformy plus eksperci zaproszeni przez nas, znający się na badaniu wypadków lotniczych, ale także z tych grona tych osób, które badały katastrofę smoleńską, mają pełną wiedzę co do tej katastrofy i będą mogli w sposób permanentny, ciągły odkłamywać te nieprawdziwe teorie rozpowszechniane już teraz przez Państwową Komisję, czy przez członków, może nie, przepraszam, nie chcę obrazić tej instytucji, przez niektórych członków obecnie pracujących w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Czyli Maciej Lasek, były szef Komisji Państwowej, będzie ekspertem tego zespołu poselskiego Platformy Obywatelskiej? Powstanie zespół, zobaczycie Państwo, i posłów tam pracujących, i ekspertów przedstawimy. A kto ma być szefem tego zespołu? Wszystko w swoim czasie, panie redaktorze. To jeszcze trochę, naprawdę. A kiedy? Myślę, że kwestia kilku tygodni. To nie będzie długi czas.
zakończyliśmy pewien etap w niedzielę w Gdańsku na konwencji krajowej. Mamy wytyczone kolejne cele i te cele po kolei będziemy realizować, także powołanie tego zespołu. Gabinet cieni kiedy? Też za kilka tygodni. Miało być do końca września, no tak właśnie, mówił Grzegorz Schetyna. Nie, do końca października. Zapowiadał do końca września. Do końca października. Zależy kiedy, proszę prześledzić archiwum. Do końca października mówiliśmy, że to dopiero będzie po przyjęciu kierunków programowych. Więc do końca października. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.